Ja ci to wszystko wynagrodzę. Daj mi dwa dni. To są bzdury. Przestań! Edyta wie. Halo, halo? Halo, tato. Cześć, kochanie. A gdzie mamusia? Gdzie ty idziesz? Znowu afera. Może ona tylko udaje, że nic nie wie. Panu Juszku. My to możemy jeszcze jakoś poukładać. Możemy być szczęśliwi jeszcze. A mama coś mówiła, jak wychodziła? Tak, że cię zabiję i zaraz wróć. Wielki, kurwa, dziennikarz. Chcę, żebyś cierpiał tak samo jak ja. Spierdalaj! Będzie do ciebie dzwonił prezes. Masz jutro debiut w głównym wydaniu. Wow, no to jutro oblewamy twój sukces, no. Rozumiem, przecież ja mam żonę i dzieci. Otacza cię banda idiotów, którym pod żadnym pozorem nie możesz ufać. Mamo, kurwa, Maciej, ty mnie w ogóle słuchasz! Dziennikarzem to ty nigdy nie zostaniesz. Ty nie masz bladnego pojęcia, co ja teraz przeżywam. Brzydzę się tobą, rozumiesz? Czy ty kiedykolwiek pomyślałeś o kimś innym niż o samym sobie? Ja na to czekałem cały czas. Co się z tobą dzieje? Przestań jęczeć! Chyba wiedziałem, że tak będzie. Czujesz się głupio? Ty jesteś sadystą, rozumiesz? A ty? Halo? Jeśli chcesz jeszcze zobaczyć dzieci, to przybiegniesz tu i udowodnisz, że mnie kochasz. A jak nie zdąży, to co zrobisz? Zabiję najpierw to. Halo?